Te, nie mrawy. Dawaj te pół litra z lodówki. Jeszcze się nie zamroziła. Taką wypija. Dawaj, mówię. Nie lubię ciepłej wódki. To kup se zamrażarkę, to będziesz pił zmrożoną, frajerze. Ta? Człowiek zarabia tylko w dni powszednie, a traci cały tydzień. Tak mówi pismo. Chyba od komornika. Żeby tak się stało, żebym nie musiał ciepłej pić. Już klejecie? Kto powiedział fajrant? No kto powiedział fajrant? A co? Umarł ktoś? Klient umarł. Trzeba go wsadzić do karawanu i przywieźć do kaplicy. A kto poprowadzi karawan, jak już wszystkie w dupę pijane? Ledwo 12:00. Ile wam do głowy wkładam, że dżentelmen nie pije przed południem? Kto w dupę pijany? Dopiero pierwszą flachę obalamy, nie? A który gliniarz będzie taki odważny, żeby zatrzymać karawanę? Ty masz piechotą, wdowa jedzie. Zimna? Czaję pan. Moment. Moment. Zaraz. Dobra, idź pan, ludzie czekają. Wpisane tego przedsięwzięcia, a banki będą mogły... No uważaj pan, kurwa, na mać! Przepraszam pana, jestem taki zamaszysty, wie pan. Co? Panie premierze, chodźmy. Przepraszam. Wpuścić chamstwo na salony! Pani uważa. Którego obecność czyniła możliwym do zniesienia trud naszego istnienia. Nie ma mi opuści pamięć o tym cudownym. Kurde, co za bełko. A pustka po nim, której wszech agarnie, szachar wszech ogarniająca! Spokój tam, zboczeńcu jeden idiot! Sama się zamknij, stara krowo! A ty chcesz? Tu jest wszystko coś nie tak. Facet mi nagle daje kupę kasy, wiesz? Są tacy ludzie, tak zwani szczęściarze, i im się takie rzeczy zdarzają. Portfel znajdą na ulicy, albo im umrze ciotka z Ameryki. Ja tam nigdy farta nie miałem. Jak woziłem dżinsy do ruskich, to mnie zamknęli we Lwowie na 2 miesiące, rozumiesz? Mnie jednego na milion ludzi. A Niemcy na granicy kazali mi wypalić 20 tysięcy fajek. Dobrze, że zemdlałem przy 5:00. No, to pańskie. Co pańskie? No, gabinet pański. Nie. No wie pan, ja wiem, że bywają ładniejsze, ale wie pan, to taka prowizorka jest, wie pan. W przyszłym tygodniu tutaj zainstaluje się jacuzzi, marmurową łazienkę. Wie pan, żeby mógł pan w jakichś ludzkich warunkach dyktować sekretarce. Ja miałbym niby... pracować w tym gabinecie? Ale broń Boże, pracować. Wie pan, pracują to woły, a pan, taki geniusz ekonomii, to tylko sobie siedzi i myśli, a jak on coś już wymyśli, to wykonuje taki jeden ruch, taki jak pan wczoraj wykonał w mojej sprawie. No i już, no to po co pracować? Wie pan, ja 2 lata chodziłem w tej sprawie i nic. A pan, ciach, 2 dni i załatwione. No i co, napracował się pan? No, trochę, ale to przyjemna robota. Wie pan, przyjemna robota... Przyjemna zapłata. To co, zostanie pan u mnie prezesem Rady Nadzorczej? Na początek 80 tysiączków. Ile? Ma pan rację. 100. 100 tysięcy? Ja wiem, że pan jest dobry z ekonomii i pan to już wszystko wyliczył, że samego zwrotu podatku dostanę ze 4 banki. 110?
No. Do tego samochód służbowy, wie pan, fundusz reprezentacyjny, zwrot kosztów. No to co? Pasuje? Nie jestem grymaśny. Graba, to rozumiem. No to co, Brudzia? O. Romek! Ciepła. Zośka! Kurwa, ja zaraz kogoś wypierdolę z tej roboty. No. Kto podał ciepłą wódkę? Pan prezes lubi ciepłą. Od dzisiaj nie lubię! Co się tak odpierdoli jak stróż Boże ciało? Pogrzeb dopiero jutro. Daty się pojebały, czy jak baranie jeden? Nic mi się nie pojebało. I sam pan jesteś baran. I to mi przyszedłeś powiedzieć? Tak. I może coś jeszcze? A jak? A co? Ja pana dymam. Tak? Tak. Jesteś pan ostatnim chamem, mędą, jełopem. Masz pan mniej mózgu od niemrawego i w ogóle ja pana dymam cię, chamie jeden. Jesteś zwolniony. Gówno! Ja się zwalniam. Stoikos! Stoj, mówię! Nikoś, stoj! Przecież jutro pogrzeb. Nikoś, proszę cię, musisz wygłosić mowę. Nikoś, dlaczego? Bo każdy człowiek ma prawo do szczęścia. O! Mnie nie brakuje. Niech i wam nie zabraknie. A ja. Cię tu zwalać, szefie. Poczekaj pana, dużo tego jest? To jeszcze 50 skrzynek. Otwieraj na spiżarkę. To chyba będzie z 500 litrów. 500 litrów na dwóch. Rok picia. Aniciu! Przywieszam coś do picia. Był nikomu nieznanym ekonomistą. Wie pani, ja zawsze marzyłem, że jak chcę się napić zimnej wódki, to ona jest. Ale żeby ktoś mi ją podawał, to nie marzyłem nigdy. A tak się panicz rozmarzył, że ja się z tego sentymentu napiję. W studiu jego polityczni sprzymierzeńcy i oponenci. Wicepremier Maciej Terkowski, witam. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Pan przewodniczący Sławomir Trędowaty. I prezes Roman Graczyk. Witam serdecznie. Typowa efemeryda polityczna, gwiazda nawet nie jednego sezonu. Moim zdaniem Dyzma zniknie z firmamentu tak szybko, jak się na nie pokazał. Jest pusty jak wydmuszka. Nie ma ani rzetelnej wiedzy, ani zaplecza politycznego. To menda bezczelna. Popa prawie spierdolony. Widzi frania? No jak ten kraj ma dojść do normalności, jak takie zajebusy w nim rządzą? Siostro! Siostro! Czemu tak drzeć się? Siostro, czy jeszcze żyję? A kto teraz mówi? Ja. No. Po reformie wszystko się psuje, niby zagraniczne. Bo trzeba kupować to, co nasze. Polskie. Nikoś! Nikoś! Ratuj!